Siemanko wszystkim. Ostatnio pod filmem Q&A zadawaliście do mnie pytania. Przygotowałem na nie odpowiedzi, tak więc zaczynamy. Na szczęście udało mi się uniknąć tych ciężkich nokautów. Ludzie kochają nokauty, ale najczęściej one po prostu wychodzą w drugą stronę, to ja nokautuję. Tak więc, kto ma wiedzieć, ten wie, z fanatyzmu się nie wyrasta. W tym roku jest 10 rok, odkąd czynnie jeżdżę na mecze, czy to wyjazdy, czy mecze u siebie. Staram się być zawsze. Czasami oczywiście po prostu walki wykluczają mnie z niektórych meczy, ale jak tylko jestem, jak tylko mogę, to zawsze jestem. Cały czas się coś zmienia. Na chwilę obecną trenuję boks na sportowym Zagłębiu pod okiem trenera Gaby. Później K1 w Sosnowcu u trenera Chwałka. Zapasy z trenerem Kubą Rumasem. No i brazylijskie jiu-jitsu gdzieś tam na obecną chwilę. Staram się szkolić u Maćka Poloka w Sosnowcu, ale wywodzę się ogólnie z mojego miasta, z dąbrowskiej sekcji Rio Grappling. Tak więc pozdrawiam wszystkie kluby i trenerów serdecznie. Kolejne pytanie, tak więc uważam, że wiek 19 lat, kiedy tutaj widzę dość mocno trenujesz, masz kondycję, masz siłę i mega samozaparcie, tak jak napisałeś, trenując 8-9 razy w tygodniu, wystarczy tylko troszkę to pozamieniać, troszkę może mniej treningów siłowych i wytrzymałościowych, dorzucić jakiś parter, stójkę. No i myślę, że za parę miesięcy możesz być gotowy na jakieś amatorskie zawody. Polecam Almę. Tak więc, no nie, 19 lat to zdecydowanie nie jest za późno, jeżeli cały czas jesteś w ruchu. No w tym pytaniu mam delikatny problem, bo tu pytasz, czy mając silne nogi, jaką kategorię wybrać. Więc myślę, że nie chodzi tu o kategorię wagową, no bo z silnymi nogami można być w każdej kategorii wagowej. Piszesz, że wolisz stójeczkę. Więc myślę, że mógłbym odpowiedzieć tak, żebyś popróbował sobie troszkę parteru, zapasów, jiu-jitsu i tak jak przed chwilą powiedziałem poprzedniej osobie, która mnie zapytała, posprawdzać się w tych sportach i po prostu spróbować w jakichś amatorskich zawodach MMA, powalczyć trochę i może gdzieś tam spotkamy się kiedyś na jakiejś zawodowej gali w jednej szatni. Co do biegania w sportach walki, no to zawodnik musi być przede wszystkim wybiegany. Moim zdaniem nie można walczyć nie biegając w ogóle. No i też zależy, w jakim okresie jesteśmy, bo w początkowym okresie, kiedy robimy tą kondycję, przydałyby się jakieś długie biegi. Ostatnio z autopsji, kurde, wiem, że bardzo fajne są bieganie po schodach, bardzo fajne jest bieganie po schodach w kamizelce obciążeniowej, ale też trzeba to robić umiejętnie. Najlepiej, tak jak ja to robiłem, biegać w kamizelce w górę, zjeżdżać windą na dół i naprawdę jest ciężko, można zrobić fajną wytrzymałość na tym. No i na koniec oczywiście interwały, na przykład 20 sekund sprintu, 10 sekund przerwy i robimy to na okresie, w którym trwa runda. Tak więc myślę, że każdy zawodnik powinien biegać, mieć wybiegane nogi. Następne pytanie, takie troszkę ciężkie. No, alkohol i marihuana na pewno nie idzie w parze ze sportem, prawda?
Wiadomo, że jak tam człowiek osiągnie coś, wygra walkę, tam jakiegoś piwka można się napić, czy posiedzieć dłużej ze znajomymi, uczcić to, ale no na pewno nie przyniesie nam to kondycji ani siły, tak więc no z tym jest ciężko. A co do marihuany, no to ja na przykład nie stosuję, nie przepadam za tym i wiem, że niektórzy zawodnicy lubią sobie zajarać, jakoś im to bardzo nie przeszkadza. Najlepszym przykładem taki na skalę światową są chyba bracia Diaz, którzy gdzieś tam oficjalnie się nie kryją z tym, lubią zajarać. Nie wiem jak w okresach w przygotowaniu, kurde, czy do samego końca smolą, nie, ale no myślę, że wszystko z głową, wszystko jest dla ludzi, prawda? Stosunek do warszawskiej Legii. No normalny, jest to nasza zgoda. Ostatnio no nie jeżdżę na ich mecze. Gdzieś tam skupiam się na Zagłębiu, które właśnie tydzień temu awansowało do ekstraklasy. Poświęcam się w dużej mierze treningom, tak więc na te mecze nie mam zbyt wiele czasu i ten czas, który mam, w 100% staram się oddać mojemu Zagłębiu. Tutaj za nami jest piękny Stadion Ludowy. Piękny może przesadziłem, ale tutaj od 10 lat zostało moje serce. To jest miłe gdzieś tam, jak ludzie mnie czasami rozpoznają, podchodzą, pytają właśnie o treningi, o walki, jak się czuję, cykną sobie ze mną fotkę, więc nigdy nie byłem jakiś chamski, staram się być zawsze sobą, też nie gram kogoś, kim nie jestem i no i co jeszcze? Aha, no i fajne jest to, że na przykład mówią do mnie, że jestem jakimś tam ich motywatorem, to na pewno też mnie zachęca do jeszcze cięższej pracy, pokazywania się właśnie gdzieś. Teraz się ciepło zrobiło, żeby się gdzieś pokazać, pobiegać, zbić z kimś pionę, tak więc spokojnie można podbijać, nie ma problemu. Pytania, na które odpowiadam, przygotowywał Kamil, tak więc nie wiem za bardzo, kto mi je zadawał, ale jak podeślesz mi zdjęcie, które robiliśmy sobie w Koszalinie na mój fanpage, no to na pewno sobie przypomnę. I co uważam za swój największy sukces? No, każda walka, którą wygrywałem, jest dla mnie sukcesem, chyba najpiękniejszą rzeczą, która była, to gdy myślałem już o przejściu na zawodowstwo, pojechałem na Mistrzostwa Świata i tam zwyciężyłem, zagrano mi hymn Polski i to naprawdę aż łezka wokół się kręciła. Do tej pory bardzo miło to wspominam i chyba tyle. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musiałem zasięgnąć informacji u moich starszych kolegów ze stadionu. No i gdzieś tam przyjaźń z warszawską Legią podobno zaczęła się od tego, że Legia Warszawa, przyjeżdżając tutaj na Śląsk, na województwo śląskie, wszystkie ekipy ze Śląska gdzieś tam ubliżały, wiadomo jak to się na stadionach znienawidzone drużyny wyzywają, a kiedy przyjeżdżali do Sosnowca, to gdzieś tam był wspólny doping, wspólne gdzieś tam przyśpiewki o Kazimierzu Dejnie, Wielkiej Gwieździe, no i tak gdzieś tam się to zaczęło, zaczęła ta przyjaźń właśnie od tego. Metr 80 na wagę ciężką, wiesz co, no jeśli chodzi o sporty walki, jest to dość mały wzrost na wagę ciężką, czy to chodzi o MMA, czy o boks, ale myślę, że jak się ma siłę nokautującą ciosu, tak jak Mike Tyson, no to śmiało można
walić do każdej kategorii. Nie, aktualnie nie spotykam się z nikim. Gdzieś tam chcę się skupić na sporcie, bo zostały mi jakieś tam ostatnie lata walczenia, ale postaram się, gdy gdzieś tam koło mnie przyjdzie miłość, postaram się tego nie spieprzyć. I co jeszcze? No też już mam swój wiek, trójka z przodu. Na pewno chciałbym gdzieś tam sobie zrobić jakiegoś dzieciaczka i jeszcze dość sprawnie pograć z nim za parę lat w piłkę. Oczywiście, że Bielskie Zagłębie. Co do tego bycia najlepszym na świecie, no to jest moim zdaniem pojęcie względne, bo kto jest najlepszy na świecie? Mistrz UFC, mistrz KSW, mistrz FENU. Ciężko stwierdzić, no każdy gdzieś tam jest najlepszy w jakiejś federacji, każdy jest najlepszy w swoim momencie, każdy ma swoje 5 minut, myślę. Ja byłem najlepszy w amatorskim MMA, byłem mistrzem świata, grali hymn. Mam nadzieję, że jeszcze wkrótce na moich biodrach zawiśnie pas FENU. To jest gdzieś tam moje takie najbliższe marzonko, jeśli chodzi o właśnie o MMA. A kiedy sportowe Zagłębie będzie na ustach wszystkich fanów? No właśnie wtedy, kiedy ja będę zdobywał pasy. No i moi koledzy z klubu bardzo prężnie się rozwijają. Tworzymy też swoje gale. Teraz mieliśmy już tak jakby czwartą edycję. Zaczęło się to pod nową nazwą od tej edycji Zagłębiowski Horror Show, więc mam nadzieję, że o nich też już za niedługo w całej Polsce usłyszą. No co do wypadziku do Tajlandii, tam kurczę napisałeś o dwutygodniowym pobycie. Moim zdaniem dwutygodniowy pobyt w ogóle się nie opłaca, ponieważ żeby tam się zaklimatyzować w tej wilgotności powietrza, potrzeba około tygodnia, półtorej pobytu. Tak więc na dwa tygodnie to można jechać, poruszać się tam, porobić sobie zdjęcia, coś tam przy okazji zwiedzić, ale tak, żeby naprawdę potrenować, potrzebujemy ten minimum miesiąc, myślę, no minimum 3 tygodnie, no. Ale już tak miesiąc, 6 tygodni to już jest fajnie. A co do kosztów, no to jeśli chodzi o miesięczny pobyt taki jak ja byłem, no to przeloty są w różnych cenach, ale plus minus trzeba liczyć 2,5 tysiąca. Szkoła, w której ja trenowałem, Tiger Muay Thai na Phuket, no to taka szkoła 1700 zł gdzieś na Polskę na miesiąc. Mieszkanie kosztuje, i znajdziesz tańsze, i znajdziesz droższe, wiadomo jak wszędzie, ale takie z fajnymi warunkami to jest plus minus też 1800 zł, tylko o tyle można to zmniejszyć tą cenę, bo jak jedziesz w dwie osoby, to ta cena się rozkłada na dwie osoby, prawda? No do tego jakieś tam wycieczki, to już według uznania, fajnie zwiedzić te wyspy, które tam są, jedzenie, te też wiadomo, nie jest drogie, zje się obiad za 10 zł, dobry obiad naprawdę, kurczaczek, warzywa, ryż, zadycha się, zje się też za 3 dychy, czyli rozrzut cenowy jest, nie? No i do tego jakiś skuter sobie trzeba wypożyczyć, bo tam praktycznie wszędzie się jeździ na skuterze albo z buta. Jeżeli jest blisko, no to z buta, no ale czasami trzeba te 10-20 km sobie gdzieś pojechać na miasto czy coś. No i chyba tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi was usatysfakcjonowały. I co? No mam nadzieję, że niedługo jakiś projekt, pojawi się coś fajnego. Cały czas nad tym myślimy. Tak więc śledźcie mój profil, śledźcie profil Muscle Pump i do zobaczenia wkrótce.